Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Kopalnia. Jak pamiętacie, ostatnio zawaliło się nam przejście, którym tu przybyliśmy. Znaleźliśmy strony pamiętnika i wzięliśmy co? I wzięliśmy... O Jezus kochany, no... Halo, mogę się wysłowić? I zabiliśmy zombiaka. Dokładnie. Zaraz mi tu będzie ciemno, jak nie wiem. Jezus kochany, przeżyła moja pochodnia, nie wierzę w to. Moi drodzy, rozświetlimy sobie tutaj teren, bo z tego, co mi się wydaje, powinniśmy sobie popływać. Tutaj jest takie jakieś miejsce, które wygląda, jakby się dało wejść do wody. A w sumie i tak nie mamy innego wyjścia, więc podejrzewam, że popłynąć gdzieś pod wodą musimy. Serio, nie ma tutaj żadnej latarni. Ten pełzacz się już utopił. Dobra, wejdziemy sobie w takim razie do wody i wydaje mi się, że tutaj powinniśmy zanurkować w tym miejscu. To ewidentnie wygląda jak jakaś jaskinia, przez którą da się przepłynąć. Więc spróbujmy to zrobić. Dokładnie, coś nam się udało. Nowy zapis w dzienniku, wczytywanie. Okej, okay. Pierwsze co zrobimy to wiadomo pochodnia, bo tutaj nic kompletnie nie widać. Okej, gorzki chleb. Ciekawy mnie niby, gdzie ja wypłynęłam tą wodą. Może udało nam się wrócić do tego miejsca, gdzie byliśmy, wiecie? Nie zdziwiłabym się. Czy ja nie jestem w stanie tutaj naprawdę wejść? No dobra, nie będę marudzić. Jesteśmy w jakimś nowym miejscu, innym miejscu. Mam tylko nadzieję, że nie spotkamy tych potworów, o których była mowa w tym całym pamiętniku. Bo to nie byłoby na pewno nic dobrego. Także lepiej uważajmy. Trochę nie rozumiem miejsca, w którym jesteśmy, w którym się znajdujemy. Niby gdzieś udało mi się przepłynąć, ale gdzie? Nie za bardzo też wiem, dokąd się udać, bo to wygląda, jakbyśmy mieli wejść tu, ale tutaj ewidentnie jest... Ej, kurczę, no! Wiecie, my się niby gdzieś dostaliśmy. Ale no, gdzie tutaj mam się teraz udać? To jest bardzo dobre pytanie. Co mi powie dziennik? Wstrząsy. Okej, czyli wygląda na to, że jesteśmy w jakimś znanym miejscu w kopalni, tak jakby. Tylko jestem tępa i nie za bardzo wiem, gdzie powinniśmy się udać. To wygląda, jakby tu była woda nad nami. Ej, kurczę. A co mi powie dziennik? Bo tamto zadanie ewidentnie się wykonało. Opuszczona kopalnia. Znalazłem przejście biegnące pod wodą. No dokładnie. Czyli jesteśmy w jakimś nowym miejscu. Tylko, że ja tutaj za bardzo nie widzę drogi, którą moglibyśmy się gdziekolwiek udać, bo wszędzie tutaj w pewnym momencie mamy blokadę totalną. No i to jest bardzo dobre pytanie, jak się tutaj gdziekolwiek dostać. Chyba, że spróbujemy się gdzieś wydostać Marvinem. Okej, jestem gdzieś i podejrzewam, że powinnam tutaj normalnie być na górze. Zaraz zobaczymy. Okej. Dobra, zrobię sobie zapis gry tutaj. Wyłączymy Marvina, bo coś mi się wydaje, że tak jak mówię, ja powinnam móc tutaj wejść. Cholera, już jestem tutaj pierwszy.
I co to jest za tajemnicze miejsce? Okej, minęliśmy miejsce, gdzie powinni być ludzie, tak? Czyli w ogóle widzę, że to jest model kopalni starej. Ciekawe, czy wpadnę gdzieś tutaj pod wodę. Chyba nie. Znaczy, no tak, model chyba starej... Nie, to jest model wolnej kopalni, szynka. Dobra, chyba mogę zrobić F5 normalnie, bo gra mi zaliczyła jakiś zapis gry, więc zabłąkany. Już minąłem tereny, gdzie dotarli ludzie. Jestem tutaj jako pierwszy, nie znam tego miejsca. Dobra, dostałam jakiś wpis w dzienniku, więc podejrzewam, że jestem w dobrym miejscu. Tylko się tutaj coś ewidentnie zbugowało z podłogą. Bo tak właśnie myślałam, że muszę gdzieś wejść wyżej, a gra mi po prostu nie dała na to żadnej możliwości wcześniej. Nie wiem, co ja zrobiłam, ale faktycznie jestem w miejscu, w którym prawdopodobnie nikogo nigdy nie było. Ale dostałam wpis w dzienniku, więc to się liczy na pewno. O, ktoś tu stoi. O, mogę zaświecić? Mogę. Najemnik. Okej. Kurde, gdzie jestem, nie? Czy my jakimś cudem dotarliśmy do wolnej kopalni? Okej, dobra. Ta, no tutaj są ewidentnie najemnicy, nie? Kurde mać, przecież jak oni mnie zauważą, to mnie zaraz zaatakują w tej zbroi, nie? No dobra. Zobaczymy, czego się dowiem. Mam nadzieję, że gra nie jest aż tak spieprzona i nikt nie będzie zaraz do mnie strzelał. Ciekawe. Ej, nie, naprawdę mam wrażenie, że teraz coś zbugowałam, nie? I to tak nieźle. No, przecież nie miałam możliwości nigdzie indziej za bardzo pójścia. Musiałam spróbować tędy. Co ten najemnik ze mną może zrobić? Dobre pytanie. Zatrzymaj się, strażniku. Nie byłem z Żydy z ludźmi ze starego obozu. Nie wydaje mi się, więc jak się tu znalazłeś? Jesteś jednym z agresorów. Agresorów? Chcesz mnie wykołować, chłopcze? Wasz szurnięty przywódca wydał rozkaz do ataku. Możesz mi powiedzieć, gdzie w ogóle jestem? Dziecino, podobno byłeś ciężko ranny. Dobrze, to wolna kopalnia. Kiedy kilka dni temu stara kopalnia się zawaliła i Gomezowi nagle było potrzebne nowe źródło rudy i od teraz polecił strażnikom przejąć tu wszystko. Bardzo mi przykro, ale naprawdę nic nie widziałem. Byłem zamknięty w starej kopalni. Na Adanosa i wydostałeś się. No jeszcze nie zupełnie, nadal tkwię w kopalni. No tak, ale nie polecam ci wychodzić na zewnątrz. Ludzie, których wysyłałam, wszyscy mówią o jakichś strasznych potworach, co zagnieździły się w jaskini. Informowali, że nastała zima. Większość z nich nie wróciła. Nie wychodziłbym na twoim miejscu. Zobaczymy jeszcze. W każdym razie dziękuję za informację. Nie dziękuj, Torak. Dobrze, Torak. Powodzenia. Okej, czyli rozumiem, że wyjście z wolnej kopalni jest aktualnie samobójstwem. Pies. O, kto tu do nas zawitał? Jasność, nareszcie. Gdzie się podziała bariera? Stęskniłeś się za nią, czy co? Bariera została zniszczona. Skąd się wziąłeś? Myślałem, że ja i ten typ bez imienia wykorzyliśmy sam do wszystkich strażników. Przedom ze starej kopalni, to dobrze, że nie ma bariery. Czy muszę ci mówić, że to jest wolna kopalnia? Przedłem ze starej kopalni, szukałem wyjścia, znalazłem, a przy tym trafiłem do wolnej. Zostawiłeś ze sobą wiele prób, można tak powiedzieć. Chcesz coś zjeść? Oczywiście. Weź chleb, postawi cię na nogi. Dziękuję. Co tu robicie? Sarów opowiadał mi, że nikt nie mógł przeżyć. Cóż, przy normalnym stanie rzeczy poszlibyśmy teraz, gdyż bariery nie ma. Ale tak nie jest, dostęp do tej doliny jest zablokowany. To wszystkie czerwone stworzenia, które sprawiają nam wiele problemów i smoka. A co się tyczy Sarufa, ten cykor chciał ciebie nastraszyć. Sam nawet nie umie wystawić nosa z ukrycia. Czerwone stworzenia? Smok?
Te czerwone sfory wyglądają jak dwunożne jaszczurki, a smok, no cóż, tylko jeden z naszych wrócił i nam o tym opowiadał. Brzmi groźnie, niby jestem już na zewnątrz, ale nie na wolności. Powinna poszukać swoich przyjaciół. Możliwe, że jest rozwiązanie. A możesz mnie czegoś nauczyć? Tak mogę ci pokazać, jak zwiększyć siłę. No dobra, to skoro mamy punkty, to sobie wydajmy. Dobra, już nie mam punktów. Co to za rozwiązanie? Otóż spróbujemy przebić skałę i potem przedrzeć się do Corinis. Ale do tego potrzebne są długie przygotowania, więc mam dla ciebie inne rozwiązanie. Mamy zwój teleportacji do starej kopalni. Działa lub nie? Tego nie wiem. Możesz z niego skorzystać, jeśli coś dla mnie zrobisz. Co mam zrobić? Przyniesiesz mi coś z kopalni. Co mam znaleźć? Powiem ci, jeśli się zgodzisz. Dlaczego sam tego nie zrobisz? Dlatego, że Sarów i jego ludzie niezbyt dobrze o mnie mówią. No dobrze, zrobię to. Dobrze, więc chodzi o miecz, ale nie taki zwyczajny, a o ognisty miecz. Schowałem go przed innymi w jednym z tuneli. Poznasz ten miecz, bo jego ostrze zawsze płonie. Kiedy jeszcze nie byłem w kolonii, dał mi go pewien mag, zwie się Watras. Poszukam go. Więc zrób to i bądź ostrożny, z pełzaczami coś dziwnego się dzieje. A niech to z deszczu podrynne. Piesio! Dobre zwierzę. Dostałam expa za pogłaskanie. Dobra, czyli jesteśmy w ogóle w miejscu, gdzie jest... Wow. Okej, czyli zwiedzamy Jezus kochany, czemu zniknęłam? Zwiedzamy w takim razie wolną kopalnię. No, tunele były na dole, to na pewno, ale już tam raczej się nie dostaniemy, bo ja w ogóle z dołu przyszłam, tak? Gdzieś na jakiejś solucji mi się obiło, że podobno to jest w miejscu, gdzie było lekarstwo dla orka, to orkowe zaklęcie. Boże, może mogę się wysłowić w ogóle dzisiaj, czy niezbyt? Oho, widzę pełzacza na dole, najemnik. Raczej nie muszę z nimi gadać, pewnie nic mi nowego nie powiedzą. No dobrze, w takim razie przejdźmy. Podobno jest ten miecz w miejscu, gdzie było zaklęcie... Nie, mikstura dla tego orka z Gothica 1. On się nazywał... Kurde, jak on się nazywał? Było takie coś, tak czy inaczej. I że podobno to jest tam, ale ja już nie pamiętam i tak, gdzie to było, więc... Dla mnie to jest jak nowość. Dobra, mam nadzieję, że żadne pełzacze mi się nagle nie pojawią na twarzy. No, mogę wejść tu? Boże, kochany. Ale nie, trzeba przyznać, że się fabularnie nieźle gra rozwinęła. Ale no, denerwuje mnie bardzo, że musiałam użyć Marvina. Bo gdyby nie Marvin, to bym stamtąd normalnie nie wyszła. Przez chwilę się zastanawiałam, czy mam w ogóle miecz na plecach. Nie podoba mi się to, że tekstury zanikają. Tutaj ktoś coś kopał przed chwilą. W ogóle powiem wam, że ja tak za bardzo to tej wolnej kopalni nie pamiętam praktycznie wcale. Nie wiem, jakoś tak... W ogóle nie pamiętam, co tutaj było. Ale widzę jakiegoś pełzacza, więc... A to wojownicy. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie uderzy. Super, nowy poziom. Dobra. Znalazłam jakiś bełt, ale ten bełt mnie raczej nie interesuje. To jest jakaś jeszcze jedna pochodnia. Podobno widać ten miecz, tak? No dobrze. Kurde, z kopalni do kopalni, co nie? Wydaje mi się, że to jest po drugiej stronie. Ten miecz. Bo tam mi się kojarzy, że właśnie w tamtym miejscu było to lekarstwo. Kurde, tak to jest, jak człowiek ma zaćmienie, bo dawno nie grał. No cóż. Hop. Tutaj jakieś piekielniki i gorzkie chleby. No dobrze.
Dobra, tu był pełzacz. A tutaj coś jest? Nie. Dobra, tu był pełzacz. Możemy iść tu. Czy ja stąd przyszłam, czy mi się wydaje? Nie, na pewno nie przyszłam, bo tutaj jest kolejny pełzacz. Tutaj coś jest? Nie za bardzo. Ja bardzo mało miejsc właśnie pamiętam z tych kopalni. Dobra, nie waż się nawet mnie uderzyć. Pełzaczu wojowniku. Podejrzewam, że będzie tutaj też kilka mutantów, ale no one są chyba podobne do tych wojowników, jeżeli chodzi o jakby siłę i o pokonanie, więc raczej nie powinno być z tym większych problemów. Tu jest pochodnia. O Jezus. Czy ja nie byłam tutaj przed chwilą? Jasne, że byłam. Dobra, czyli już wiem, że kręcę się w kółko. Ale tak to jest, jak się tej kopalni po prostu nie zna i nie pamięta się większości spraw, które tutaj były. Bo ja powiem szczerze, że już naprawdę bardzo mało pamiętam. Dobra, tutaj nie było drabiny, a już robię kółeczko. Także dobrze by było teraz się wrócić jakoś tędy. No tędy pójdziemy do góry. Dobra. I sprawdzimy też resztę, bo tam jeszcze był jeden tunel, do którego nie poszłam. Dosłownie go minęłam. Oj Boże, kochany. Żeby zapomnieć w gotiku, co gdzie było. Tutaj na dole mnie nie było. Na pewno. Tutaj też mnie chyba nie było. I nie wiem, czy to miejsce nie powinno być tu? A nie, ja tędy przyszłam, dobra. Tędy zeszłam na dół, więc teraz pójdziemy sobie... No na górze są kopacze, więc to raczej nic złego. Tutaj możemy sprawdzić też. Jest miech, świetnie. Smażone mięso, dobra. Zrobię zapis, jakby mnie ktoś miał opierdzielić, że tutaj coś robię. Tu jest jakiś baro. Jesteś tu wytapiaczem? Tak, jestem. Czego możesz mnie nauczyć? Mogę ci pokazać, jak zwiększyć zręczność. No nie gramy pod zręczność, więc nam się to raczej nie przyda. Nie wiem, czy mogę to zabierać. Mogę, widzę. Boże, kochany, przestraszyłam się, zaraz dostanę jakieś wpierdy. Dobra, tu jest łóżko, jest jakiś puchar. W porządku. Stary sędzia, czy to jest jakaś lepsza broń dla mnie? Stary sędzia. Nie, to są wszystko już dwuręczne bronie. Kurczę, ja już w ogóle nie pamiętam, gdzie było to całe lekarstwo dla orka. Bo to właśnie niby tam... Może byśmy się tak jeszcze wrócili na samą górę. Tam też jeszcze właśnie gdzieś widziałam te pełzacze. Kurczę, masakra, no nie? Żeby się gubić w nowej kopalni. Kurde. Ja to naprawdę widzę, mam już zaniki pamięci. Ale no co ja się dziwię, ostatnio w Gothica 1 grałam takiego podstawowego bardzo dawno temu. Chyba, kurczę, jest już 3 lata temu. Coś takiego, albo 3,5. Pamiętam, że serię kończyłam chyba gdzieś w grudniu. Chociaż no ja już nie wiem nic. Tutaj jest najemnik. No z wami raczej nic nie ogarnę, już wam tego nie będę zabierać stąd. Tam są pełzacze na dole i tam jest ich bardzo dużo i podejrzewam, że właśnie tam muszę zejść. I jest tam cholernie dużo na dole. Ja nawet nie wiem za bardzo, jak zejść tam na dół. A gdybym tak przez tą barierkę sobie... Błagam cię, tylko nie spadnij, chłopie.
Mamy chyba strzały, więc możemy spróbować. Tak, możemy spróbować, jak tamci się będą, kurde, bulwersować. Tam jest gąszcz tego dziadostwa. Ja podejrzewam, że właśnie tam muszę się udać. Dobra, zrobimy sobie F5 i YOLO. Dobra, nie robią mi za wiele. Dobra, pełzaczu. Widzę, że bardzo krzyczy mój bohater, jak obrywa. Fajnie. No, dawaj, pełzaczu. Dobra, nie ma tragedii, powiem szczerze. Nie ma tragedii. Tutaj są jakieś zioła uzdrawiające. Piwo. Kolejne piwo. No tutaj było tych pełzaczy chmara. I dalej jest ich tutaj dużo, jednakże no chyba to jest miejsce, gdzie powinnam się udać jakby. Widzę, że te pełzacze mają ze sobą ewidentnie jakiś problem. Dobra. Chłopie. Ale nie robią mi za wiele. Tak naprawdę to nie robią mi nic praktycznie. Czemu tutaj jakiś najemnik zszedł? No jeszcze brakuje mi, żeby mi ekspa zepsuł. Ty! Po coś tu przylazł w ogóle. Idź stąd. Chyba przez przypadek tutaj spadł. No i dobra, i teraz pytanie, gdzie ja znajdę to całe lekarstwo. Tu jest pochodnia, którą teoretycznie da się zaświecić, ale no. Praktycznie to tak słabo. Ty już stąd raczej nie wyjdziesz. Kto by się tego spodziewał? Rozdrabniacz rudy. Wiecie co? Podmuch wiatru. Coś znalazłam, chyba jakiś łuk. Ewidentnie. Podmuch wiatru. No halo. Uxantino, podmuch wiatru. Ja mogę Uxantino założyć? Potrzebne specjalne strzały. Podmuch wiatru. To ja nawet nie wiedziałam, że ja mogę nosić łuk nowy. Ale fajnie, że znalazłam. Zapomniałam sobie, że przecież dostałam ten łuk od Santino właśnie. Dobra, tutaj widzę, że było zejście w porządku, ale tutaj kompletnie nic oprócz tych pełzaczy nie było na dole. Okej, okay, no dobra, świetnie, super po prostu. Dlaczego ja się muszę tak gubić w tej kopalni? Podejrzewam, że to nie tylko ja tak mam. Ale dobra, przynajmniej wiem teraz, jak wyjść. W sumie, no właśnie, tutaj po tej kopalni aż tak często się nie biega i ona jest taka dosyć skomplikowana budową. Zdecydowanie bardziej od tamtych innych kopalni. Tutaj jeszcze coś jest. Ja tam byłam na dole, nie byłam. Cholera wie. Czy tu złaziłam tam na dół, czy nie? Wygląda, jakbym tam była, ale... Ja naprawdę mam wrażenie, że się po prostu kręcę w kółko w tej kopalni. Wydaje mi się, że byłam. Dobra, przejdźmy dalej w takim razie. Tutaj już byłam u tych panów, no to wejdźmy wyżej. Kurde. Nawet nie mogę sobie przypomnieć, gdzie było to lekarstwo, nie? Kret. Siema, krecie. I kolejny kret. Czyli nic ciekawego. Schowaj broń, no schowaj! Dobra. Dobra, zbiorę sobie jeszcze tą ryżówkę i to piwo i ten chleb. Skoro mogę i nikt się na mnie nie pruje, no to niech będzie. A co mi mówi dziennik? Ognisty miecz. Gorny chce, żebym zdobył mu ognisty miecz. Jest schowany gdzieś w wolnej kopalni. Niewykluczone, że ten miecz płonie. Zabłąkany. Natknąłem się na dowódcę najemników z nowego obozu. Powiedział mi, że znajduje się w wolnej kopalni.
Prawdopodobnie na zewnątrz pojawiły się stwory, z którymi nie warto zadzierać. Kiedy wyszedłem, spotkałem najemnika o imieniu Gorn. Powiedział mi, że bariera została zniszczona. Ta dolina obecnie jest zablokowana. Powinienem znaleźć inny sposób, aby wrócić do moich przyjaciół. Gorn ma jakieś rozwiązanie. Gorn chce, żebym coś dla niego zrobił. Wtedy on pozwoli mi skorzystać z teleportacji do starej kopalni. Okej, no. Na dole byliśmy. Na dole już nic kompletnie nie było. I teraz mamy dwie opcje. Wrócić się do samego początku i zejść na dół, co kompletnie nic nie zmieni, bo ja z dołu przyszłam. Więc to nie ma prawa nic zmienić. Raczej. No mogę spróbować. Schowaj. Już się nie prój, chłopie. Dobra, no tutaj nic nie ma. Możemy jeszcze zejść niżej, no ale ja stąd chyba przyszłam. No, chyba na pewno. Przyszłam stąd, co nie? Mi się wydaje, że tak. Że to jest miejsce, gdzie się znalazłam. No dokładnie. Tutaj byłam. I stąd przyszłam. Tam jest barykada. A gdybyśmy tak zrobili sobie... Żebym przeszła tu... Co tutaj jest? Bo tutaj też jest teren. Aha, okej, okay, czyli to jest tutaj, dobra. Tutaj normalnie siedzi ten ork, który chce to lekarstwo. A to oznacza, że lekarstwo jest w innej jaskini. Że lekarstwo jest, było. Bo ono... Gdzieś się tutaj właśnie... Znajdowało w tej okolicy. Z tego, co ja pamiętam. Kurczę, zaraz przyjdzie moment, że będziemy musieli kończyć odcinek, a ja kompletnie nie pamiętam, gdzie było to miejsce. A tak w ogóle to nawet, bo nie wiem, czy to dokładnie miało być w tym miejscu, ale ja nawet nie widzę nigdzie tego miecza, a powinnam go przecież gdzieś widzieć. Aha, podniosłam pochodnię i zgasła. Dobrze, świetnie. Może tu gdzieś? Tutaj, nie wiem, whatever, no halo. Leży tutaj coś, gdzieś jakiś miecz, cokolwiek? No jasne, że nie leży. Aha, świetnie, jeszcze jadę gdzieś. O Boże. No, czemu się nie wyłączyło? Super. No widzicie, jakby się tutaj człowiek uratował bez Marvina? Nie wiem. Dobra, mogłam to schować, a nie wywalać tam pochodni. Super, jeszcze mi się został efekt noszenia pochodni w ręce. Ej, no kurde. Gdzie znajdę to zasrane dziadostwo, ten zasrany miecz? Nie mam zielonego pojęcia. Ale myślę, moi drodzy, że to już będzie na tyle w tym odcinku. I że słyszymy się już w kolejnym, gdzie spróbujemy ten mieczyk znaleźć, bo jest to rzecz bardzo ważna i aktualnie bardzo nam przydatna, żeby ruszyć dalej fabułę jakkolwiek. Tak więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie, tak jak już wspomniałam kilka razy, poszukamy tego miecza, tak żeby już udało nam się go na pewno odnaleźć. No i co?
Zapraszam Was do dawania po sobie łapek w górę, jeżeli film Wam się podobał, do zostawienia po sobie jakiegoś komentarza, do subskrypcji, jeżeli chcecie widzieć więcej. No i oczywiście podczas subskrypcji nie zapomnijcie też o dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnych nowych wiadomości o nowych filmach. Tak więc jeszcze raz Wam dziękuję za obejrzenie i do kolejnego. Cześć!